No to zależy, z czym się kto zmaga najbardziej. Aplikacje, bo ja dzielę tą produktywność na cztery poziomy. Pierwszy poziom to jest takie ogarnięcie dzień tydzień. Takie bieżące zadania. No po prostu pcham życie do przodu. Drugi poziom to jest taki, że się przyglądam obszarom swojego życia. No nie, dziobie zadanko, tu mam do zrobienia, tutaj podcast, tu coś tam. Ale raz na tydzień, dwa wynurzasz się i myślisz, gdzie jest moje życie? Jak z poziomem energii? Jak z formą? Jak z odżywianiem? Jak tam domek, w którym żyję, czy to jest fajnie, czy coś usprawnić, nie? Przeglądasz kluczowe projekty i patrzysz bardziej z lotu ptaka, już to dziobanie tych zadań już nie jest tak fascynujące, nie? Że tam napisałeś posty, ogarnąłeś podcasty, zrobiłeś jakieś rzeczy, a teraz bardziej z lotu ptaka patrzysz, gdzie jestem w życiu, jak tam moje najważniejsze relacje. Pół godziny z herbatką, nie? To jest drugi poziom. Trzeci to jest taka bardziej strategia, nie? Co robić, a czego nie robić, czemu to, a czemu nie tamto. Może się musisz dzisiaj czegoś doszkolić, żeby za 2 lata być w jakimś tam innym miejscu. Albo się chcesz wyprowadzić za miasto, bo ci pandemia uświadomiła, że trzeba mieć duży ogródek, bo inaczej nie da rady. Albo że trzeba mieć w domu siłownię domową. I tak dalej. To już jakaś strategia bardziej długofalowa. No i na koniec są takie życiowe wartości, obrazy emocjonalne, takie jak ja chciałbym żyć, a jak nie chciałbym żyć. I teraz oczywiście, jak ludzie pytają o narzędzia, to pytają o ten najdolniejszy poziom, bo ta reszta to jest właściwie jedna strona tekstu, najczęściej niecała. Więc takich najbardziej przydatnych apek na co dzień dla ludzi, to ja bym je podzielił na kilka kategorii. Po pierwsze, do zarządzania zadaniami. Zarządzanie zadaniami, czyli takie właśnie wyrzucenie z głowy i potem możliwość, nie wiem, żeby mi telefon przypomniał, hej, za tydzień się kończy przegląd samochodu. A w ogóle ogarnij zgłoszenie PIT-a, bo za tydzień jest termin. Albo no tego typu rzeczy, że coś się zobowiązałeś i się dzieje. To w listach zadań mamy kilka aplikacji. Wśród takich moich czytelników prym wiodą w tej chwili, muszę powiedzieć, trzy, czyli TickTick, ClickUp i Todoist. To jest chyba taka trójka, która jest jakby na czele pochodu. I one umożliwiają przenoszenie zadania między listami, dodawanie deadline'ów, notatek, przypomnień, priorytetów, linków i mnóstwa innych rzeczy. Są na telefon, są na komputer. Także fajnie się, że też synchronizują. Można w tym od biedy trzymać nawet listę zakupów i się dzielić z innym, nie wiem, z kimś współmałżonkiem, partnerem, kimkolwiek w domku. To jest jedna grupa narzędzi. Tam oczywiście są też, nie wiem, nasz polski Nozbe, czy jakieś tam inne aplikacje od Microsoftu, Todo. No jest tego cała masa. Druga kategoria to są kalendarze. Tutaj właściwie mamy rozwiązanie albo papier. Tak z moich tutaj statystyk wynika, że 30-40% osób ma papierowy kalendarz do prywatnego życia. A tak to masz Google'owy, Apple'owy i Microsoftowy w Outlooku. Właściwie trzy rozwiązania. I tu najprzydatniejszą rzeczą jest podzielić go sobie na takie warstwy. Tam można dać, nie wiem, dodaj nowy kalendarz czy podkalendarz, to ma różne nazwy. I na przykład, nie wiem, spotkania ze znajomymi, treningi trzymam sobie jakby na jednej warstwie i rzeczy inne na drugiej, a wyjazdy na przykład na trzeciej. To już byłoby super, bo potem wyłączam wszystkie warstwy, daję wyjazdy, przełączam w widok, nie wiem, roku i widzę od razu z lotu ptaka, kiedy wyjechałem. Bo jak normalnie przełączysz widok roku, to masz taki śmietnik, tam jest wszystko wszędzie, nie? I zrobienie tych warstw w kalendarzach, czy nawet rozdzielenie na dosłownie trzy, już często robi robotę, bo po prostu odsiewasz ten śmietnik na części, którym się chcesz przyjrzeć. Ja mam na przykład właśnie do treningów teraz taki kalendarz, czy w ogóle treningów, slash wszystkiego związanego z ruchem. No i po prostu włączam tą warstwę, wyłączam wszystkie inne, daję widok, nie wiem, miesiąca, czy właśnie kwartału, czy roku i od razu widzę, jak tam było z treningami. Oczywiście mogę też, nie wiem, tam Garmina otworzyć i też mi powie, ale mniej więcej widzę, gdzie to jest splanowane. Kalendarze. Potem mamy apki do trzymania notatek. To też duży temat. Gdzie przechowywać ten nasz śmietnik, którego się często ludzie wstydzą, że ja mam taki bałagan, bo się nam kojarzy to z segregatorami. A tymczasem notatki właściwie cyfrowe się wyszukują fantastycznie, więc nie trzeba ich wcale porządkować w foldery. Możesz mieć 500 notatek w jednym folderze, wpisujesz dwa słowa kluczowe, pyk, znajduje się. Więc mamy tutaj Apple'owe notatki, jak ktoś siedzi na Apple'owych urządzeniach, jest Evernote, jest Google Keep i jest Microsoft OneNote. No i są też duże kombajny, jak tam Notion na przykład, czy Obsidian, czy pochodne. To już są takie duże systemy, jak ktoś naprawdę poważnie myśli.
No a czwarta kategoria narzędzi to są te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, czyli pluginy do chronienia skupienia. Nie? Albo w ogóle przyglądania się temu, ile czasu spędzasz na czym. Nie? Że jest na przykład apka Cold Turkey, za którą ludzie płacą, to jest w ogóle fenomen XXI wieku. Ludzie kupują tę apkę, a jej zadaniem jest odcięcie cię od niektórych innych aplikacji. Na przykład ciupiesz w Wiedźmina i wyskakuje 23 i wyskakuje Cold Turkey i mówi, dobra, masz 5 minut i zaraz się złoży twój Wiedźmin. Po prostu płacisz za apkę, której głównym zadaniem jest nie dać ci robić pewne rzeczy w określonych godzinach. Ona cię chroni. I to jest cała masa takich narzędzi chyba właśnie. Ten Cold Turkey jest najśmieszniejszy. Jest Rescue Time, który po prostu wysyła ci tygodniowy raport, ile czasu spędziłeś na określonych aplikacjach, że nie musisz jakby ty śledzić, tylko on ci wyśle w tygodniu, nie wiem, o, dzisiaj było, nie wiem, 6 godzin na fejsie, czy tam w tym tygodniu, a 3 godziny spędziłeś w dockach jakichś i 2 na poczcie. Także ona po prostu sobie siedzi w tle tylko i monitoruje, co robisz. To są takie, niektórzy tego nie lubią, ale jest to jako narzędzie, czy nawet ten screen time na iPhone'ach, czy jakiś cyfrowy dobrostan. Chyba tyle z takich głównych, bo jeśli mam w kalendarzu to, co jest przybite do czasu, takie jak ten podcast, nie, jak go nagrywaliśmy o określonej godzinie, to w kalendarzu. Mam rzeczy, które da się przesuwać, organizować. No to są listy zadań, najlepiej krótkie. I po prostu pakujesz, wtedy jest jakaś apka, drag and dropem, 12 sekund, zaplanowany dzień. Jakoś sensownie. Notatki, no i ochronienie skupienia. Chyba to są takie główne narzędzia na tym najdolniejszym poziomie. Okej, okay. Cold Turkey brzmi zabawnie. Tak. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przesłuchaj pełnego odcinka podcastu, klikając w miniaturę.